Dziękuję bardzo za przywilej bycia tutaj, ale w zasadzie to ja bym mógł powiedzieć trochę inaczej. Czy ja jestem naprawdę wdzięczny i doceniam fakt, że mnie wpuściliście tutaj, dlatego że ja przychodzę zawsze z taką bardzo liczną, jak liczną, no kilkadziesiąt miliardów zwierząt co roku krzywdzonych dla różnych potrzeb człowieka, które naprawdę mogłyby być zaspokojone inaczej, a przez to bardzo kłopotliwą grupą, moimi towarzyszami, które będą gdzieś tutaj stanowiły taki niemy chór z pytającym wzrokiem, co wy na to. Bernard Rolin powiedział kiedyś, że kiedy Kopernik przesuwał centrum wszechświata, to tak naprawdę dla rdzenia, jak on się wyraził, dla rdzenia istnienia, nie miało człowieka, nie miało to większego znaczenia. Przez rdzeń istnienia on to rozumiał po prostu takie codzienne życie. No, jakie to ma znaczenie dla tego, co jemy na przykład, albo w jaki sposób pracujemy, w którym miejscu leży centrum wszechświata? No niewielkie. Tymczasem, kiedy rzeczywiście chcielibyśmy wziąć ich interesy pod uwagę, ich preferencje, ich naturę czy ich prawa, ale tak poważnie, nie na takiej zasadzie, że trochę sobie podczyszczamy nasze sumienie i coś tam robimy, tylko po prostu uznać się za członków międzygatunkowej wspólnoty, to tak naprawdę musielibyśmy bardzo, bardzo, bardzo przemeblować świat. Świat, który jest dzisiaj na dobre zanurzony w czymś, co nazywamy szowinizmem gatunkowym. Tytułowy szowinizm gatunkowy to jest taki perfidny rodzaj szowinizmu spośród wielu różnych, w których niestety żyjemy, niezwykle efektywny, wykluczający wedle pewnego kryterium. Tym kryterium jest właśnie gatunek, biologiczny gatunek. Nie liczą się cechy, które rzeczywiście masz. Czy też jesteś zdolny, zdolna do odczuwania, czy też masz jakąś tożsamość, poczucie dobrostanu, czy jest ci lepiej, czy gorzej, to się nie liczy. Liczy się tylko ta przynależność do pewnej kategorii taksonomicznej. To jest szczególnie efektywny rodzaj szowinizmu. Jesteśmy nim wszyscy przesiąknięci i wszystkie sfery gdzieś tam go mają wdrukowanego. My sobie oczywiście porządkujemy te nasze relacje, które przeważnie kończą się szowinizmem gatunkowym, te relacje międzygatunkowe w różny sposób. Różne te porządki możemy sobie ustalić, ale jest jeden ciekawy sposób porządkowania na takie trzy segmenty podstawowe. Pierwsze to jest sfera tego, co jest. To jest rzeczywistość, tak? Jakaś tam rzeczywistość. Druga sfera to jest sfera tego, co może być, mogłoby być. To jest taka ewentualna rzeczywistość przyszłości. Trzecia sfera to będzie sfera powinności. Ta sfera powinności i możliwości są bardzo ściśle związane i wszyscy to doskonale rozumiemy. Po prostu nie możemy oczekiwać od kogoś czegoś, jeśli ta osoba nie jest w stanie tego zrobić. Nie ma możliwości zachować się w oczekiwany przez nas sposób. Mediatorem i bardzo ważnym czynnikiem, który już dzisiaj był wspomniany, pomiędzy tymi trzema elementami, można było to nazwać, że to jest taki krwioobieg pomiędzy tymi elementami jest, może, mogłoby, powinno być, jest wyobraźnia. To ona sprawia, że coś widzimy w rzeczywistości, coś sobie wyobrażamy jako możliwe do wykonania w alternatywnym, przyszłym, lepszym świecie i z czego wynikałaby ewentualnie jakaś powinność dobrze umocowana właśnie w tej możliwości. Oczywiście praca na wyobraźni jest tradycyjnie częścią ruchów społecznych i procesu zmiany społecznej. I to jest wytężona praca w pocie czoła na wyobraźni, zanim wprowadzimy jakąkolwiek poważną zmianę społeczną. My to robimy w różny sposób, pracując. W tej strefie indywidualnej, takiej osobistej, kiedy wyobrażamy sobie coś. Wyobrażam sobie, że... Ale znacznie ważniejszą jest ten moment, ta strefa, kiedy przechodzimy do strefy społecznej, do kultury, która rodzi się w relacjach, kiedy wyobrażamy innym pewne możliwości. Naprawdę jest ogromna różnica pomiędzy tym, co nam się wydaje, że jest możliwe,
a tym, co rzeczywiście jest możliwe. I często, przeważnie nie doceniamy własnych możliwości i możliwości otoczenia, w którym żyjemy, społeczeństwa, w którym żyjemy, kultury, której jesteśmy częścią, czy cywilizacji, której jesteśmy częścią. Kiedy ja na początku przywołałem tych moich nieznośnych, kłopotliwych towarzyszy, to oczywiście przywołałem je w postaci symbolicznej, wyobrażonej. Gdzieś tam widzimy część z nich na zdjęciach Andrew Skowrona, któremu bardzo dziękuję za użyczenie tych pięknych i smutnych fotografii. Ale naprawdę nie musieliśmy sięgać tutaj do tego rodzaju zabiegu. I powiem być może teraz coś, co Państwo możecie uznać za takie gorzkie, może trochę z taką nutą wyrzutu, a może na pewno z nutą wyrzutu, ale jesteśmy dorośli, mam wrażenie, że bez znieczulenia możemy przebrnąć przez ten moment mojego mówienia i jesteśmy chyba wszyscy realistami i lubimy to w sobie, więc powiem tak, że jeśli chodzi o ten pierwszy segment, to nie jest tak, że te zwierzęta istnieją dzisiaj tutaj tylko w postaci wyobrażonej czy w postaci fotografii. Wiecie, że one tutaj są. Świnie tutaj są, kury tutaj są, krowy tutaj są między nami, często bardzo blisko was. Mamy tendencję do niewidzenia, do przeaczania, do spychania w cień wielu aspektów różnego rodzaju opresji, ale zwierzęta są tutaj przykładem klasycznym i wyjątkowo czytelnym. Nie widzimy na co dzień ich ofiary, nie widzimy ich krzywdy. Być może w dużej mierze dlatego, że ona jest tak powszechna i tak bardzo związana z normą społeczną, tak naprawdę stanowi po prostu normę społeczną. Była mowa o kryzysie wyobraźni, dokładnie o tym mówię. Nie wyobrażamy sobie tego, co rzeczywiście jest, a nie znając tego, co rzeczywiście jest, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przepracować z tego, co może, mogłoby być i wyciągnąć z tego wniosku co do powinności. Oczywiście możemy zapytać, co zrobić, żeby uruchomić tę wyobraźnię, która jest tak niezwykle ważnym czynnikiem i która dosłownie tworzy nowe możliwości. Najpierw sobie coś wyobrażamy, później w procesie zmiany społecznej to wprowadzamy. Ten moment wyobrażenia, planu, programu, szkicu innej, lepszej rzeczywistości jest niezwykle ważny. Co zrobić, żeby on był? Tak sobie pomyślałem w pewnym momencie, że my po prostu powinniśmy, może to jest taka myśl, która z wami zostanie na później, nosić zawsze w sobie taki mentalny kamyk, zawsze w kieszeni. I czasem, kiedy wydaje się wam, że jest bardzo dobrze, szczególnie długo wam się wydaje, że jest bardzo dobrze, to wrzucać go sobie do takiego mentalnego buta, żeby zaczął wam uwierać, was uwierać. Ja mam wrażenie, że to poczucie zadowolenia, w którym ludzie żyją, szczególnie jeśli to jest takie poczucie nie takie jednorazowe, o mocnym natężeniu, takie orgiastyczne, ale szczególnie to, które jest często i to, które jest długotrwałe, poczucie zadowolenia jest po prostu podejrzanym uczuciem dla mnie. Żeby być zadowolonym długo i często w tym świecie, w którym my żyjemy, mam wrażenie, że trzeba, wiecie co trzeba, no trzeba po prostu o wielu rzeczach zapomnieć. Trzeba je gdzieś tam schować. Zapomnieć o różnego rodzaju opresjach, w których żyjemy, o różnego rodzaju krzywdach, o różnego rodzaju grupach wykluczonych, nie tylko ludzi, ale i zwierząt pozaludzkich. Winston Churchill kiedyś rzucił w jednym taką myśl w pewnym z esejów, które napisał jeszcze na początku lat 30. dawno temu, ale planował, że ta myśl być może zostanie zrealizowana w ciągu następnych 50 lat, więc już dawno przeszliśmy ten moment. Powiedział, że w zasadzie to 30 chyba pierwszy rok. Absurdalne jest, że my w takim długotrwałym, skomplikowanym, obciążającym również środowisko, o czym wiemy doskonale w tej chwili, procesie hodujemy zwierzęta po to, żeby na koniec użyć jakichś ich fragmentów. Czy nie byłoby na przykład, jak on chyba powiedział, o skrzydełkach kury. Czy nie byłoby prościej ominąć ten cały etap, chyba naprawdę najbardziej skomplikowany, włącznie z transportem tych zwierząt, zabijaniem ich i tak dalej. Wszyscy o tym wiemy, żeby po prostu od razu robić te skrzydełka. Coś, z czego moglibyśmy korzystać, a co nigdy nie było zwierzęciem. Ta myśl wówczas
w latach 30. oczywiście była no to, totalnie absurdalna. To była taka myśl, no nie wiem, po whisky i to po takiej dobrej whisky, jakiś taki futuryzm odjechany, można powiedzieć, futurologia odjechana. Nie było możliwości technicznych, prawda? To była po prostu rzucona myśl. Myślę, że też nie było świadomości społecznej, która by gdzieś tam była gotowa na to. Ale wiecie, co się stało w roku 2019 na przykład? My jesteśmy w tej chwili właściwie u progu komercjalizacji tego rodzaju produktów. My, mam wrażenie, w ciągu, nie wiem, nie łapcie mnie tylko za słówko, 5, 6, 7 lat zobaczymy na sklepach w polskich supermarketach, w sklepach produkt, który się zwie czystym mięsem. Wiemy, co to jest czyste mięso. To jest mięso laboratoryjne, które już jest tworzone na świecie. Mięso czasem jest nazywane mięsem in vitro, może nie najszczęśliwsza to jest nazwa. Lepsza zdecydowanie to czyste mięso. Ono zaczyna nam wchodzić w normalny, powszechny obieg, jeśli stanieje, a stanieje z pewnością, stanie się po prostu pewną opcją do wyboru, zrealizowaną możliwością, ale ta pierwsza myśl Churchilla może nawet ocierała się o śmieszność. To była taka iskierka, która po prostu zgasła, ale ktoś później rozniecił ten ogień i wprowadził to w rzeczywistość. Po prostu zrobił z tego produkt, który oszczędzi prawdopodobnie nieprzeliczonych ofiar, nieprzeliczonego cierpienia tak naprawdę. Myślę, że my tradycyjnie mamy oczywiście takie strefy, takie domeny życia społecznego, kultury, gdzie bardzo intensywnie używamy wyobraźni. No nie wiem, teorie etyczne, prawda, czy teorie polityczne są takim miejscem, gdzie próbujemy stworzyć coś, co ewentualnie kiedyś zrealizujemy. Jakieś garść zasad, które trzymają się mniej więcej kupy, są spójne. Stawiamy to jako wzór, do którego możemy dążyć. Więc teorie polityczne, teorie etyczne, czasem programy polityczne zawierają takie elementy. Sztuka była zawsze tradycyjnie takim miejscem, takim laboratorium tworzenia nowych światów, takim wyizolowanym miejscem do testowania czegoś, co może wydaje się nieprawdopodobne, śmieszne, czasem straszne, ale w takim bezpiecznym zakątku możemy się temu przyjrzeć tak naprawdę, możemy się do tego ustosunkować i ewentualnie to wprowadzić, jeśli tak zdecydujemy jako społeczeństwo. Działalność społeczna też jest takim miejscem. Aktywizm właśnie, to aktywiści powinni montować w kulturze takie katapulty wyobraźni, takie miejsca, gdzie te takie bańki, które wzniecają wyobraźnię społeczną. Jeszcze można by inaczej to nazwać, takie atraktory nowego, lepszego świata. Projekty, ku którym nas ciągnie, ku którym zmierzamy. Nasycenie przestrzeni publicznej takimi elementami jest bardzo, bardzo ważne. Bez tego jesteśmy na takiej płaskiej powierzchni, bez dodatkowego wymiaru, który naprawdę nas wzbogaca i sprawia, że ten aktywizm w ogóle ma sens tak naprawdę. Sekwencja dwóch obrazów. Skoro poruszamy się pomiędzy tym, co jest, tym, co wydaje nam się, że może być, mogłoby być, z czego ewentualnie wynika powinność, bo skoro możemy coś zrobić, to jest szansa, że powinniśmy to zrobić. Pierwszy obraz. Znacie go. Jedziecie na wakacje. Niech to będzie taka zwykła polska droga, żeby nie było bardzo egzotycznie. Trochę wam się spieszy na te wakacje, już jakiś czas jedziecie, no wiadomo, tam trzeba dojechać, coś zjeść, zdjąć buty, żeby stopy odpoczęły, trochę rozprostować kości. No i nagle, pewnie każdemu się to zdarzało, dojeżdżacie do samochodu, który porusza się przed wami, ale dużo wolniej. To jest duża ciężarówka, długi, długi pojazd. Śmierdzi. Jedziecie za nim jakiś czas. Śmierdzi dlatego, że jest pełen ciał. Niektóre z nich są chore, pokaleczone, wycieńczone, głodne, spragnione, przemęczone, niektóre są martwe. To jest transport zwierząt, to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest część normy społecznej, to jest coś, co każdy z was mógł spotkać na drodze na wakacje. Co robicie? Większość próbuje to wyprzedzić i nie patrzeć w lusterko, które pokazałoby
co właśnie straciliśmy z oczu. I może jest ten moment, kiedy zrównujecie się z tym wehikułem długim, z tą pigułą cierpienia i przez chwilę łapiecie kontakt wzrokowy z tym kimś, kto nie jedzie na wakacje. Ten ktoś ma bilet w jedną stronę, wy macie w obie. To jest zasadnicza różnica. To jest obrazek, który wszyscy znamy. Nie zawsze rozpoznajemy w tym obrazku ofiary, o których cały czas mówię, ale znamy ten obrazek. Drugi jest trochę inny, może taki jest, powiedziałbym, trochę zawadiacki, trochę taki churchillowski w tym sensie, że trochę trudno sobie dzisiaj wyobrazić, że mógłby rzeczywiście zostać zrealizowany, ale jedziecie tą samą drogą na wakacje, niech to będzie polska droga, no ale wszyscy naraz chcieli pojechać na wakacje, więc jest was dużo, tych samochodów jest dużo, jest prawie korek i widzicie w tylnym lusterku pojazd uprzywilejowany. To jest ambulans, to jest karetka, ale nie taka karetka, jaką znacie z tego świata. To jest specjalna karetka, trochę inaczej oznaczona, karetka dla zwierząt. Oto jedzie zwierzę, które musi dojechać na miejsce po to, żeby go uratować znacznie szybciej niż wy na wasze wakacje. Więc ludzie w tym nowym, lepszym świecie robią korytarz życia dla tego zwierzęcia. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Za każdym razem, kiedy jestem kierowcą, kiedy jestem częścią tego pięknego i niezwykłego momentu, kiedy ludzie się rozjeżdżają na boki, robiąc korytarz życia, jestem wzruszony i mam wrażenie, że to jest jeden z niewielu w ogóle momentów w rzeczywistości, przynajmniej ja tak to czuję, kiedy zapominamy o wszystkim, co nas różni. Tysiące rzeczy nas różnią, ale jest coś ważniejszego, trzeba przepuścić, tak? Ktoś potrzebuje, zjeżdżamy na bok, wszyscy. To jest piękny moment, ale moment, w którym robimy to dla zwierzęcia, jest przepiękny. A moment, w którym robimy to dla zwierzęcia, który jedzie karetką na sygnale, jest przepiękny. Wyobrażacie sobie świat, w którym on jedzie karetką na sygnale po to, żeby go uratować? Jak bardzo odmienna to jest wizja od tego, w czym dzisiaj jesteśmy po uszy zanurzeni. I sami wybierzcie, który z tych światów jest lepszy. I na koniec, uwierzcie mi, że tak jest. Ten świat możemy zrealizować, nie rezygnując ze wszystkich tych pięknych, szlachetnych idei, o których mówiliśmy tutaj wcześniej. To doskonale idzie w parze. Dziękuję.